W dzisiejszym odcinku z cyklu Dom pełen kwiatów będzie mowa o umiejscowieniu roślin w mieszkaniu zgodnie z kierunkami świata. Zapraszamy! Najczęściej nasze domowe rośliny doniczkowe ustawiamy na parapetach okiennych lub blisko okien. Wszystko po to, żeby miały one jak najlepszy dostęp do światła. Chociaż i tak szacuje się, że nawet przy oknie rośliny otrzymują mniej więcej połowę tej ilości światła, jaką otrzymałyby na zewnątrz z powodu odbicia promieni słonecznych od szyby. A zdrowy rozwój wszystkich roślin zależy od procesu fotosyntezy, wywołanej działaniem światła na zielony pigment, chlorofil. Pigment ten jest obecny nie tylko w zielonych liściach, ale również w liściach kolorowych, gdzie inny barwnik jest tylko niejako nałożony na zieleń. Liście różnobarwne najbardziej cierpią z powodu niedostatecznego oświetlenia. W swoim naturalnym środowisku rośliny dostosowały się do różnych poziomów światła. W domu powinniśmy im zapewnić warunki jak najbardziej zbliżone do tych, jakie potrzebują. Dlatego tak ważne jest, aby poznać pochodzenie i zasady pielęgnacji wybranych przez nas gatunków. W dużym uproszczeniu często dzieli się więc domowe rośliny doniczkowe na rośliny o dużym zapotrzebowaniu świetlnym, które wymagają stanowiska jasnego, słonecznego, najczęściej przy oknach od strony południowej, rośliny o średnim zapotrzebowaniu świetlnym, które wymagają stanowiska jasnego, ale nie lubią być narażane na bezpośrednie promienie słoneczne, więc najlepiej czują się przy oknach od strony wschodniej lub zachodniej, oraz rośliny o małym zapotrzebowaniu świetlnym, które możemy postawić przy oknie od strony północnej lub w oddaleniu od okien, nieco głębiej w pokoju. Różnica między tymi roślinami jest jednak dość płynna. Wiele roślin może dobrze czuć się w jasnym, jak i w nieco zacienionym miejscu. A są też rośliny, jak na przykład monstera, które nadają się prawie na wszystkie stanowiska. To jednak przykłady roślin względem stron świata, które mogą posłużyć jako wskazówka. Do roślin na najjaśniejsze stanowiska, bezpośrednio przy oknie od strony południowej, można zaliczyć prawie wszystkie sukulenty, m.in. kalanchoe i grubosza oraz kaktusy, a także cytrusy, takie jak na przykład miniaturowe drzewka pomarańczowe czy cytryny. Ponadto do tej grupy roślin możemy zaliczyć też gatunki pochodzące z rejonu Morza Śródziemnego, które latem często wystawiamy na balkon lub taras, m.in. bugenwillę, męczennicę i olander. Przy oknie od strony południowej dobrze będą się też czuły niektóre palmy, na przykład daktylowa, oraz takie rośliny jak figowiec beniamiński, juka, miniaturowa róża, a także róża chińska, czyli ketmia, oraz zwartnica, czyli hipeastrum. Dla kontrastu najmniej światła potrzebują m.in. takie gatunki jak bluszcz, niektóre gatunki paproci, np. adiantum nefrolepis czy zanokcica, diefenbachia i epipremnum. Te rośliny możemy postawić przy oknie od strony północnej lub w głębi pokoju. Do tej grupy możemy zaliczyć też zielistkę, trzykrotki, filodendrony, łosierogi, sempolię, czyli fiołka afrykańskiego, skrzydło kwiaty i monsterę. Chociaż, tak jak wcześniej wspomniałam, monstera potrafi dostosować się nawet do słonecznego stanowiska. Przy oknach od strony północnej często dobrze czują się też storczyki Phalaenopsis, aczkolwiek najczęściej zaleca się je postawić przy oknie od strony wschodniej lub zachodniej. Znaczna większość roślin preferuje właśnie takie stanowisko, gdzie promienie słoneczne bezpośrednio docierają do roślin przez krótką część dnia, a głównie dominuje światło rozproszone. Można tu zaliczyć na przykład takie gatunki jak begonia, azalia, dracena, cyklamen, figowiec sprężysty, guzmania, choja, kliwia, niektóre palmy, na przykład kokosowa i koralowa, peperomia, szeflera, zygokaktus, skrętnik, sansewiera, jaśmin, poinsecja, niemal wszystkie storczyki i wiele, wiele innych. Na koniec jeszcze przypomnienie. Ilość światła w pomieszczeniu będzie zależeć nie tylko od orientacji względem stron świata, ale także od pory roku. Dlatego powyższe wskazówki dotyczą głównie okresu od wiosny do jesieni. W naszym klimacie zimą praktycznie wszystkie rośliny możemy postawić przy oknie od strony południowej, ponieważ dzień jest tak krótki, że wszystkie będą cierpieć na niedobór światła. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Dom pełen kwiatów.